Iga Świątek rozpoczęła wygrana Finals od imponującego zwycięstwa, mimo że przegrywała już 4,6 i i 3,0 z podwójnym przełamaniem przeciwko Barborze Krejcikowej. Polka zdołała odwrócić losy meczu i ostatecznie wygrała 4,6, 7,5, 6,2, robiąc tym samym znaczący krok w stronę awansu do półfinału. To nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Świątek zalicza tak spektakularny powrót, co przypomniał tenisowy dziennikarz Bastien Fahan. Pierwszy taki comeback w tym roku miał miejsce podczas Australian Open, gdzie świątek zmierzyła się z Daniel Collins w drugiej rundzie. Przegrywała wtedy 6,4, 3,6, 2,4 i 40 setnych w gemie, ale zdołała wygrać trzeciego seta 6,4 i awansować do kolejnej rundy. Mimo że odpadła w następnym etapie, jej nieustępliwość zrobiła wrażenie na fanach. Drugi spektakularny powrót miał miejsce na turnieju Wygrana Tysiąca w Madrycie, gdzie Świątek zmierzyła się z Aryną Sabalenką w finale. Przegrywała 7,5, 4,6, 5,6 i i 40 AD, musząc bronić piłki meczowe. Obroniła aż trzy z nich, a po trzech godzinach zaciętej walki triumfowała w meczu, zdobywając tytuł. Kolejny pamiętny comeback Iggy miał miejsce na Roland Garros, gdzie w meczu drugiej rundy z Naomi Osaką przegrywała 7,5, 1,6, 3,5, 40 AD. Obroniła piłkę meczową, przełamała Japonkę i wygrała cztery ostatnie gemy, by ostatecznie sięgnąć po zwycięstwo w całym turnieju. W niedzielę w Riadzie, po długiej przerwie od rywalizacji, Świątek udowodniła, że nadal potrafi wychodzić z najtrudniejszych sytuacji. Bastian Fahan skomentował na portalu X: Ona jest szalona, wasza wysokość, podkreślając niezwykły charakter i determinację Polki. Czy świątek utrzyma swoją świetną formę i sięgnie po kolejny triumf, wygra na finals. Czekamy na kolejne emocjonujące mecze.